Już drugą dobę intensywnie sypie śnieg. W poniedziałek od samego rana warunki panujące na drogach województwa śląskiego były trudne, a wiele dróg nieprzejezdnych. Ile wysypaliśmy soli? No sporo. Od piątku to jest prawie 1000 ton. Przejechaliśmy od piątku 16 tysięcy kilometrów. Na mieście w tej chwili pracuje nieprzerwanie, praktycznie bez gaszenia silników, 30 maszyn. To są 20-20 pół piaskarek dużych. Akurat tu za moimi plecami są mniejsze piaskareczki. I 10 ciągników z osprzętem zimowym. Śląska drogówka tylko do godziny 11.30 odnotowała ponad 100 zgłoszeń o wypadkach i kolizjach. Do wielu z nich doszło wskutek niedostosowania przez kierowców prędkości do panujących warunków. Tak na przykład było w Chorzowie, gdzie ciężarówka przebiła się przez barierki energochłonne, a autostrada A4 była zablokowana przez kilka godzin. Policja jednak przypomina, że na bezpieczeństwo wpływa również prawidłowe odśnieżenie samochodu. Te przepisy nakładające na kierowców obowiązek odpowiedniego utrzymania pojazdów, to znaczy odśnieżania, przygotowania odpowiedniego do podróży, odszronienia szyby, obowiązują cały czas. Natomiast od stycznia zostały zmienione wysokości grzywien za te wykroczenia, bo to są zwyczajne wykroczenia w ruchu drogowym. Za jazdę takim samochodem, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dla osób nim podróżujących bądź dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, ten mandat może wynieść nawet 3000 zł. Warto pamiętać również, aby nie odśnieżać samochodu przy uruchomionym silniku. A dziś po kolejnej nocy opadów było co odśnieżać. Kierowcy wyposażeni w skrobaczki do szyb i opony zimowe uważają, że drogi mogłyby być bardziej zadbane. Byłem tylko tutaj zaraz na początku Chorzowa, także tam było dobrze na głównych drogach, a resztę to z telewizji wiem, że nie najlepiej. Nie? Dwóch pasów na jedynce sypali wszystko na trzeci, w związku z tym trzeci był nie do wyprzedzenia. Także to. Czyli mogłoby być lepiej. Strasznie rzucało samochodem na trzecim pasie. Po co budować trzy pasy na jedynce, jak się odświeża dwa? Trochę zaskoczyła, wystarczy obrócić się tutaj, popatrzeć, w ogóle trasa nieodśnieżona, kopny śnieg. Także tradycja, widzę, jest tradycją w narodzie, nic się nie zmienia. Podobnego zdania byli dziś piesi, którzy nierzadko musieli stawiać długie kroki na osiedlowych ścieżkach i przy przejściach. Ja myślę, że znowu nas zaskoczyła zima. No, to jest tutaj podstawa. No wiadomo, zawsze na osiedlach, no te drogi na osiedlach widać, auta też jadą ostrożnie, bo szczególnie jezdnie są bardzo teraz śliskie. No a na chodniku jakoś daję sobie radę. Jeszcze się nie przewróciłam. Widziałam, że tam pan chodził i pracował. Pewnie też trudno jest nadążyć za tym śniegiem. Prognoza pogody na najbliższe dni przewiduje równie intensywne opady śniegu, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i dać służbom czas na wykonanie swoich obowiązków. W nocy z niedzieli na poniedziałek mieszkańcy domu przy ulicy Średniej w Chorzowie najpierw poczuli silny wstrząs, a potem zobaczyli uszkodzenia na ścianach w jednym z mieszkań. Kierujący działaniem ratowniczym po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdził odspojenie stropu i pęknięcie ścian na ostatniej kondygnacji budynku. Z budynku niezwłocznie ewakuowano 16 osób, które znalazły schronienie u swoich bliskich. Dzisiejsze oględziny budynku nie dały jasnych odpowiedzi odnośnie przyczyn powstałych uszkodzeń. Wiadomo jednak, że mieszkańcy szybko do swoich domów nie wrócą. Na razie cały budynek jest wyłączony, jeżeli chodzi o zamieszkanie. Prawdopodobnie może być tak, że połowa budynku zostanie dopuszczona, druga połowa będzie w gestii remontu zarządcy i wykonania takiego zakresu remontu, żeby to było bezpieczne. Budynek przy ulicy Średniej w Chorzowie należy do prywatnego właściciela. Mieszkańcy domu, w którym odspoił się strop, mogą zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Chorzowie po pomoc. Jak jednak zaznaczają urzędnicy, nie wszyscy będą mogli liczyć na ewentualne mieszkanie zastępcze. Czy nastąpił przełom w sprawie zaginionej przed 12 laty w Gdańsku Iwony Wieczorek? Prokuratura Krajowa nie odpowiada jednoznacznie, bo jak przekazał nam jej rzecznik, może potwierdzić jedynie, że doszło w tej sprawie do przesłuchania mieszkańca Chorzowa. Ten miał rozpoznać się na opublikowanym w miniony weekend przez policję filmie i zgłosić do chorzowskiej komendy. W związku z tym apelem sobotnim policji do komisariatu policji zgłosił się mężczyzna, został przesłuchany w ramach tych czynności. Na tym te czynności zakończono, tak więc to wszystko, co możemy powiedzieć, to jest uwagi na dobro prowadzonego postępowania, szerszej informacji nie przekazujemy. W sobotnim apelu policja prosiła o pomoc w ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu mężczyzny, którego poszukiwała od kilku lat jako tego, który w dniu zaginięcia miał iść za Iwoną Wieczorek i został uchwycony przez kamerę monitoringu.
Od poniedziałku ponownie można pojechać tramwajem z Katowic do Chorzowa i w drugą stronę. To efekt zakończenia trwających na tej trasie 3 tygodnie prac remontowych. Najwięcej zakresu do wykonania było w Dębie, między ulicą Złotą a Dębową. Tam trzeba było w miejsce rozjazdów tymczasowych zabudować już stałe torowisko, czyli wykonać pełną inwestycję, ułożyć nowe warstwy podbudowy, nowe torowiska, zespawać to wszystko z istniejącym torem. Ponadto zmodernizowana została pętla wschodnia przy Stadionie Śląskim. Wybudowano też rozjazdy technologiczne, dzięki którym w trakcie budowy nowej trasy przy ulicy Grundmana w Katowicach tramwaje będą mogły jeździć swobodnie zarówno w kierunku Chorzowa, jak i Katowic jednym torem na zmianę. Choć symbolicznie, to po długiej przerwie wraca również tramwaj do Dąbrowy Górniczej. Chodzi o przystanek przy Urzędzie Pracy oraz tamtejszą pętlę, na której tramwaje będą mogły zawracać w kierunku do Będzina. Obecnie wspólnie z tramwajami śląskimi przebudowujemy całą linię tramwajową na terenie miasta i liczymy, że w drugiej połowie 2023 roku tramwaje już na stałe wrócą do Dąbrowy Górniczej i w jeszcze większej skali niż do tej pory zagoszczą na dąbrowskich torach. To jednak nastąpi najwcześniej za pół roku. Wiadomo także, że w związku z opóźnieniami nowa trasa tramwajowa przy ulicy Grundmana w Katowicach zostanie uruchomiona później niż 16 maja 2023 roku, jak pierwotnie zakładano. Łaźnia łańcuszkowa kopalni Wujek należy już do miasta Katowice, a wraz z nią dwa inne historyczne budynki. W poniedziałek Polska Grupa Górnicza przekazała je bezpłatnie miastu. Wkrótce zostaną one przekazane Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności, które chce je przeznaczyć na cele edukacyjne. Szczególnie istotny dla centrum jest budynek łaźni. Tam się gromadzili górnicy podczas strajku i także w okresie ostatecznej pacyfikacji kopalni Wujek. To sprzed tego budynku udzielał ksiądz Bolczyk absolucji generalnej tym, którzy wtedy szli walczyć z milicją. Także proszę Państwa, no ten obiekt jest niezwykle dla nas cenny i ważny. Dyrekcja Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności chciałaby, aby łaźnia łańcuszkowa została w przyszłości udostępniona zwiedzającym, w dużej mierze w oryginalnym stanie zachowania. Chodzi o to, aby osoby odwiedzające obiekt zobaczyły, jak naprawdę wyglądała praca górników, której częścią było przebranie się w łaźni łańcuszkowej. Do tego jednak jeszcze daleka droga, bo trzeba znaleźć na to pieniądze. Na razie mówimy o koncepcji, a więc najpierw musimy się zastanowić konkretnie nad koncepcją, a później oczywiście projekt po projekcie realizacja i mam nadzieję jak najszybciej będziemy mogli to zwiedzać. Natomiast realnie na to patrząc, to na każdy z elementów trzeba przewidzieć minimum rok czasu. No, koncepcja i projekt to jest około 1,5 do 2 lat czasu i później realizacja. Oczywiście będziemy chcieli korzystać ze środków zewnętrznych. Musimy zadbać o tą pamięć historyczną. To jest dla Śląska bardzo ważne. Na tej tożsamości budowaliśmy nasze przekonanie o słuszności tamtych działań ówczesnych robotników, górników. No, stan wojenny na Śląsku odbił się, można powiedzieć, bardzo ciężką nogą. Wiele osób zginęło i o tej pamięci chcemy nie zapominać. Dyrekcja Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności chciałaby także, aby w jednym z pomieszczeń upamiętnione zostały ważne dla Solidarności postacie. Trwa odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Coraz większy ruch robi się nie tylko w sklepach, ale też w miejscach, w których sprzedawane są choinki. Podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszą się naturalne drzewka. No, najlepiej to jest bez tego plastiku mieć jednak takie święta. No, i pachnie, i jest przyjemnie, i ładnie wygląda. I jest robota przy tym też, no ale to już jest taka tradycja. Już od kilku lat już. No, z powodu siebie samego i rodziny, bo jest lepszy zapach w mieszkaniu i tak dalej. Pan się dzisiaj rozgląda, jak duża choinka? No tak do 2 metrów. Może być wyższa, no ale tak 2 metry to spokojnie. Najmniej 2 musi mieć. Od poniedziałku choinki można kupić m.in. na parkingu przy targowisku w pobliżu Spodka. Dopiero dzisiaj. Co będą w tym roku wybierać, to nikt nie wie dokładnie. Przychodzą już pierwsi klienci? 2-3 może było się pytali na razie o ceny. Właśnie, jak te ceny się zmieniły na przestrzeni ostatnich miesięcy? No bo wiemy, że inflacja szaleje. Delikatnie poszło w górę. No wiadomo, wszystko teraz kosztuje. Paliwo poszło w górę, to wartość idzie
w górę. Ale w niektórych przypadkach to nawet 50% wzrost ceny w porównaniu do ubiegłego roku. Choinkę kupić można też od Nadleśnictwa Katowice. Można przyjechać do dzielnicy Murcki i wybrać sobie drzewko ze specjalnej plantacji. Choinkę będzie można dostać też niemal za darmo. Lasy Państwowe włączyły się w akcję Choinka za życie, dla życia. To jest akcja prowadzona dla krwiodawców honorowych i w ramach oddania krwi można otrzymać taką choinkę. I w tym roku na terenie Nadleśnictwa Katowice ta akcja jest prowadzona w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach na ulicy Raciborskiej. Będzie to prowadzone w dniu 14 grudnia, czyli już za dwa dni. Ceny choinek w Nadleśnictwie Katowice zależne są od wysokości drzewka. Przykładowo za 2,5-metrowe drzewko trzeba zapłacić około 40 zł.